zaczynamy vloga. Witam wszystkich, kłania się MGR. Przejmuję to auto. Będziemy jechali. Barbarian zabrał mi mądziaka MGR-a. A właściciel podróży jest z tyłu, zgadza się. Co ty tu poprzerabiałeś w ogóle? No trochę co poprzerabiałem. Jakieś skarpetki? A tu? A to jest taki ten. To jest taki szaliczek jakby, nie? Także Barbarian przyjechał mnie odebrać, a tutaj mamy jego rower w bagażniku. Który zaraz się połamie. Ale fajnie się siedzi z tyłu, no nie, prawda, nie, coś niesamowitego. Barbarianie, opowiadaj co u ciebie, trochę czasu mi zleciało zanim tu do ciebie dojechałem. Ale robota pogania. Nie mogę się nad niczym, które praktycznie, kurde, wiesz, skupić, kurde. A czemu tak? No bo jeden projekt za drugim, aha. Ale słuchaj, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak zobaczyliśmy ten twój dom, jak żeś sobie rozbudował. Tak, zresztą wiele tam widzów twoich ci gratulowało. Zaraz go obejrzymy z bliska, z Harley'em na czole. Znaczy się na czołówce. A, i tutaj jest takie ten, tu są takie okrężne dróżki, tak? Dobra, to jedziemy pod dom Barbariana. Barbarian przejął mądziaka. I do zobaczenia za chwilę. Aha. No. Witać cię, Barbarianów. Fajny serce. Jest tu osa. Znowu szalejesz, kurde. Znowu szalejemy, tak. Kolego drogi. Szampanik, pomponierka. Ty jesteś tak wysoki, że prawie do sufitu mi sięgasz. No to jest ciekawa, jak to jest. No nie, to ty nie będziesz chodzić. Chociaż nie, podejdź do końca. Podejdź tam do końca. Nie, chcę wam pokazać, jaki MGR jest wysoki. To jest spad zrobiony, ale wiesz, no musi tak być. Nie wolno z pustymi ręcowa wpadać. Ale ty to masz, słuchaj, to poprzewracało ci się. Wiesz co? A jest, też masz, no, Sega Mega Drive. Jest, no. Nie wiem, czy działa. No. Co twój kumpel wymyślił z tą, powiedz mi, z Jaguarem? Ma przyjechać, ma ogarnąć z inną końcówką, wiesz? Aha. Bo kurczę, tak jak widziałeś, ona po prostu skakuje. No. Tylko, że po prostu no coś tam jest nie halo jeszcze. Albo coś nie styka. A w środku? W środku wszystkie ten? Wszystko nie wiadomo. Jest? Nie wiadomo, tam widzisz. Wiesz, w środku tam wyglądało wszystko ok, ale jak jest naprawdę, to się dopiero okaże. Jeśli drugi kabel nie będzie działał, to nie wiem. A to co to jest za klawiatura? To był Schneider, a w nocy się bawiłem, rozbierałem go troszeczkę. No. Ciebie. Tutaj była, nie wiem jak pamiętasz kiedyś na odcinku, to ktoś farbą srebrną po prostu se pomalował i udało mi się wyobrazić sobie to ogarnąć. Schneider to ten. Schneider to ten, to działka Turka, nie? Retromania. Tak. No i tak samo tutaj było, tak samo nawalone. No. Farbą srebrną, no udało się trochę to ogarnąć, wiesz? Ale starszy od Amigi, a zobacz, że nawet taka w miarę, no, nie? No. Bez rdzy, bez niczego. No. Fajnie. Kierownica, ale słuchaj, nazbierało ci się tych rzeczy tu fajnie. No. Gry pecetowe Barbariana. A tam taka skromna kolekcja, bo wiesz, że ja tam... Grywaj nas. Na PC to za dużo gier, nigdy nie miałem, bo nigdy nie byłem pecetowcem, nie? Przyciski trochę też, ale tu syfu było tyle, że ci masakra. Nie wiem co to jest właśnie, wiesz co? To latało, zobacz, to latało w środku gdzieś, jak ją rozkręciłem, ze sprężynką. No. Jakiś mechanizm, który... Jest ta sprężynka? Jest samo to. O kurde, jeszcze sprężynka była. Oj, jaka kurde Rosja. Także... Wydaje mi się, że tutaj właśnie ta końcówka teoretycznie powinna iść w któryś z takich bolców. I tam jeszcze sprężynka gdzieś była, nie? Ta sprężynka... Gdzieś ją znajdę później. Gdzieś musi właśnie o coś zahaczać, żeby to współdziałało tak. Nie wiem, wiesz co, szczerze to latało w środku. Jeszcze może być inaczej, że to może być w takim bolcu, bo tutaj jest takie, tu są takie rowki. Ale nie będę zgrywał wariata, że się na tym znam, bo szczerze mówiąc nie wiem. Paszek.
wyłamać mi tu coś chce, no. Ale gdzieś ten bolec musi iść. No to teraz jak tutaj oglądają ten film, to zostawcie komentarz pod tym filmem i napiszcie, do czego może być ten bolec tutaj. Ja to później zrobię zdjęcie, może jakieś takie dokładniejsze, nie? Żeby to było. Co ty znowu tam kręcisz, co? Ciastem kręci. Ciastem kręci tam w Atari, tak? Tak. Barbarianek fajnymi tutaj ciastkami rozpieszcza. No trzeba. Potem mnie całego spasie i zostawi. Tak, tak. Jeszcze za rabigosów ciągniesz. No, będę się żalił na kanale. Barbarian mnie spasł i zostawił. To wszystko prawda. Już nie mogę wstać z fotela. Tak naprawdę poza kadrem to było więcej tych ciast, nie? Już. Dobra. Polewaj! Oczywiście, MG. Browarów nie pije, tylko soczki. Osa zrobiła ekstra. Ekstra naturalny. Nie tam jakieś modyfikowane, kurde. Barbarian mówi MG, lej tutaj. Ja sobie, wiesz co, browca chyba czasnę. Bo nie dam rady ze śmiechu. Czekaj, muszę popić. Dobry? Dobry. Kurde, słodki, fajny. Dolej wody, kurde. Piwa mu tam dolej. Dolej. MGR przywiózł nam Harley'a przyjechał, tak? Czyli to jest praktycznie jeżdżąca Amiga tak naprawdę. Tylko na żółtych tych motorach. Mały jak pasie, nie? Stawcie, co to jest? Harley chyba oznacza, że powoli idą święta, tak? Chyba tak, no. Pomarańczowy. Halloween. Tutaj, po... Nie, bo tam tego światełko nie, bo może wypaść. Tutaj. Tu ktoś z shotguna pociągnął chyba. Tak, tu... Stacji w środku nie ma jeszcze. No. Tak trzy całe pełne dni nad tym siedziałem, nie? A tutaj amiturku z Barbariana. Wykonana. Przez ciebie. No, dawno temu fajnie. I pobawimy się dzisiaj troszeczkę na dwóch amikach. Jeszcze z drugiej strony też się świeci. Gdzie? Z drugiej strony też jeszcze. Kurde. No faktycznie. No jaka Rosja, jak ty to mówisz. I okolice. Ale bardzo fajnie, bo nagrasz mi kilka fajnych tytułów, które mnie interesują. Jasne. Zaraz przejdziemy do zabawy. Czyli zrobi bardzo dobrą robotę. No, będziemy z pendrive'a przegrywać na dyskietki. Dlatego jest tu Harley Junior i będziemy przegrywać na dyskietki. Another World? Tak. Monston? Oj, chyba Monston nie wziąłem. Nie gadaj, nie wziąłeś Monston? Nie, to ściągniemy z neta. Żaden problem, masz neta przecież. Aha, no to okej. Okay. ADF-y są dostępne. No. Malutki się uczy powoli, amigowania, klawiszowania. Co to, no? Nie no, to jest światełka, bo mu się podobają. No na pewno. To już widać. No, światełeczka. A tu jeszcze barbarianie złap z tej strony. To jest jeszcze edycja limitowana. Nie. Bo światełko odpadną. Ja, dzisiaj, no. Dobra, MGR, no to co dzisiaj będziemy planować? Co dzisiaj będziemy planować? Będziemy przegrywać gry z Goteka na dyskietki, te tytuły, które chciałeś. Mhm. No i będziemy, mam nadzieję, że zrobimy sobie jakiś fajny gameplay. Ale wiesz co? Może sobie zagramy dzisiaj na moich ulubionych arcade'ach w Street Fighter na dwójkę, co? Możemy, nie ma. Zrobimy rundkę sobie? No to super. Dostaniesz baty. Poprzegrywamy sobie tutaj to, co chcę i... Dostaniesz baty, mówisz? To się jeszcze okaże. To się okaże. Aha, na tym arcade stick tutaj, nie? Ten, co masz tu postawić, tak, nie? Tak. Kurde, on jest dwuosobowy. To jest piękna rzecz. No, dla takiej sytuacji jak teraz. No. Na przykład. Ale zabawa na Amidze. Najpierw czy później, czy jak?
jak se uważasz. Dobra, to najpierw pobawimy się na Amigach. Tak. Ja ogarnę twoje auto, ty przyjmujesz mój kanał, tak? Tak. Dziś przejmujemy nowy pokój, pan Borjan. Dziękuję. Barszczyk? Barszczyk. Krew. Pędzluj, kurde blade. Bigosik. Jeden bic ostatnio napisał: MGR, wkurzyłeś mnie, bo w piżamie musiałem lecieć do sklepu w nocy, bo żeś mnie nie zainspirował, bo żeś mi narobił smaka, jak pokazywałem te ciastko, ten szkrojzer czy jakaś, nie? No jak się śmiałem z gościa w piżamie, wybiegł do sklepu. Kika! No i swojski chlebek oczywiście, nie? Chlebek smakuje? Jest przezajebistowy. Na zakwasie, jak nasza babunia robiła dawniej. No. Takich w Niemcach takich chlebów nie ma. Chyba będę do Barbariana na Wilkosie kupował. No pewnie, że tak. Bo za kłotem poleciała. O, idzie wielkolot. Godzilla. Nagrywasz? Mamy pendrive'a i będziemy mogli nagrywać ADF-y teraz. Okej. Okay. Podłączasz to dobrze? Tak, tylko chcę, żebyśmy światełka troszkę mieli. Małemu jak dobrze, cyca dostał. No. Chwila spokoju będzie może. Liczymy. Dobra, mamy pendrive'a. Teraz tak, Barbarianie, przynieś proszę kabel. Jest, zaraz ci dam. Przepatologować. Tak, nagrywa się? Tak. A ja sobie usiądę teraz spokojnie. Posiądź sobie, Barbarianie, na spokojnie. Oj, w końcu troszeczkę można sobie posiedzieć, kurde. Ojej, sorry, kurde. Z tym pytankiem nie wiem, o co chodzi, to jakiś dziwnie otwiera. Szarpaj temat leć. Nie, szkoda. Dobra, mamy nowe dyskietki. Przegram ci Another World na dyskietki i uruchomimy to na Amiturkusie. Tak. No i później czekaj, Moston? No i pamiętam tam jeszcze jedną grę z takim... Moston trzeba z internetu pobrać. Dobra, ale to pamiętam ten jeszcze jeden tytuł, taki bardzo fajny. Mamy ich z kopiera. Pamiętam taki fajny tytuł właśnie odnośnie z Chodziło się ninżą, bo wiesz, on chyba na dwóch dyskietkach było, ale to trzeba poszukać, nie pamiętam tytułu. Wejdź sobie w Lemona, wpisz w Lemona Samurai albo Ninja i wtedy zobaczysz wszystkie obrazki, wszystkie gier, jakie są spod tej nazwy i jak po obrazkach on się przypomnieć. Jeszcze ona miała taką piękną grafikę, kurde, gdzieś tam przez głowę mi przeszedł ten tytuł. Mhm. Chciałbym go zobaczyć jeszcze raz. Wiesz, za czasów dzieciństwa się odbierało inaczej gry, nie? No tak. A teraz ta nostalgia przyszła na nowo i trzeba zobaczyć, czy się wszystko zgadza dalej, nie? Jasna sprawa. Gdzie jest ten Anatolian? No i tutaj mamy teraz tak, możemy od razu już bezpośrednio przegrywać, bo dyskietki są nowe i musimy tylko zakleić tutaj te dwa okienka. Tak. To teraz potrzebuje Barbarianie taśmę jakąś. A to weź jakąś lepę na muchy. Nie przyczep się do niego. Czekaj, tutaj są jakieś naklejki w tym, co nie? O, pożyczymy sobie ten naklejeczki. Nie no, przyniosę ci coś zaraz, spokojnie. Ja stoł. Mamy dyskietki, ja mam soczek, a Barbarian ma herbatę. Ja zaraz skoczę po piwo, tylko będę musiał jeszcze później gdzieś jechać. Ja mam w bagażniku całą skrzynkę. Co masz? Całą skrzynkę mam w bagażniku. Dobra, nie pijesz piwa i masz całą skrzynkę? No, dla kumpla może. A no, potem się rozlicza, że nie ma. Rozumiem. Potem... No, nie no, kumplowi nie będziemy zabierać. Trochę można, nic mu się nie stanie. No i już od razu przegrywa. Także mamy tutaj mojego Halley Junior, mój Halley. Teka. Nie no, fajnie, Ksawciu wcisnął ci jedną. Z tej strony też. Będziesz miał pamiątkę. Będę miał pamiątkę po Ksawciu, no.
teraz tak. No, pierwsza dyskietka nagrana. Także wyciągamy. Mamy tutaj another word i dyskietka druga. Teraz musimy jeszcze na goteku przycisk. Weź tam przycisk, przemyń z jedynki na dwójkę. O, ale to... Ja teraz powiem, dla który filmik przyczynił się do tego, że zacząłem oglądać twój kanał. To był chyba kanał Igorasa, jak pokazał, jak mu tam Amigę zrobiłeś, on w podziękowaniu zrobił taki odcinek, takie śmieszne sceny twoje, wiesz? Wszystkich odcinków zlepiał. No, tam był jeszcze ten mix spadek na samym. Jak ja to zobaczyłem, ja mówię, nie, muszę subskrybować tego gościa, normalnie, to było, kurde, no i podziękowanie. Świetnie to zrobił, świetnie. No, Igoras był pierwszym takim, który zainspirował się moim kanałem. Fajne miał naprawdę filmy, miał dobrą gadanę. No tylko różnie tam wyszło i już nie nagrywa nic, ale fajne były wrażenia z tą Amigą. To była jego Amiga, była właśnie pierwszą Amigą, którą taką, no, dosyć porządnie była sfatygowana i udało się ją właśnie doprowadzić do stanu idealnego. Już będzie ponad 2,5 roku. No jakoś tak, to było miesiąc, półtora po tym, jak zacząłem swój kanał prowadzić. Albo 2 miesiące później, czy 3, jakoś tak. W każdym razie jeszcze kanał dopiero zaczynał się rozpędzać. Było tak, że pierwszą Amigę taką widzowi. A było ich już do tej pory tyle, że odwdzięce postanowiłem sobie takiego hardlera właśnie. Amiga też tej. Oczywiście. Ty patrz na ptaszki, patrz. Aha, mamy ćwirki. Przyleciały do ciebie ptaszki. Mamy ćwirki koło kukurydzy. Nie, no tak zerwałem dla nich, żeby sobie tam miał co skubać. No jasne. To jest pasterna praktycznie, to nie da rady takiej normalnie wygotować, bo to musiałbyś chyba 3 godziny gotować. Kurde, i tak by była twarda, nie? Dla ptaszków. Już nie do przygotowania, nie? Dobra, przegrywa się? Tak, wszystko już przegrane. W razie mamy 2 dyskietki przegrane i uruchomimy teraz na Amiturkusie Barbariana. Tutaj już jest stacja dyskietek normalnie i zobaczmy, czy wszystko działa jak potrzeba. Tutaj już odczepię, bo to już nie będzie potrzebne. Co ty tu nagrałeś? Jeszcze jedno X-kopy mi nagrał, no. Tym, bo mam od porywacza, teraz mam jeszcze od ciebie. No jak już. Widziałeś? No i fajnie. Można? Można. Jedno na belce, drugie na dyskietce. Masz już parę autografów, no. Bo szkoda do Another Worlda. Hał, hał, miał, miał. Tylko musisz głosowo wypowiedzieć. Gra ci pójdzie. A która UX? UX. Daj głos. To jest Max. Nie, bo mały się obudzi. Idzie. Dobra, w każdym razie działa. Przegrywamy. Czekaj, teraz ten monster. Dobra, ponagrywaliśmy. Mamy tutaj Monstona na 3 dyskietkach i Another World. Mam nadzieję, że teraz jest prawidłowo. Lecimy. Tutaj był ten kod zabezpieczający, ale on nie będzie potrzebny. No jak na razie widać, wszystko się fajnie uruchamia. Są dyskietki nowe. Jak ci się podoba? Co to za diabełek? Dobra, mamy ten niby kod tutaj. A, trzeba 2 razy, dobra. Czyli dasz byle jakie znaki i potem 2 razy na OK i będzie dobrze. Mhm. Okej, okay, rusza. Rusza. Dobra, sprawdźcie jeszcze Monston. No, lecimy. Nagrywasz? O, do filmu. Monston teraz sprawdzamy. Tak, sprawdzamy Monston, no, na Amiturkusie. Dyskietki przeleciał Harley. Ha ha ha.
Idzie, idzie. Mamy tutaj parę ładną, małżeńską. To może to jest on, tak? Tak, to jest on? To jest on. O kurde. Z wentylacji się wyłania. Z martwych wstał z płyty gównej. Dobra. Wypełnimy kwit. Na węgiel. To są moje kartki i kartki do zeszytu. Znaczy chcesz mi powiedzieć, że co, że żółte? Wypełnimy żółte papiery. Ojej, czasami dobrze, dobrze żartować. Chorować. Tutaj mamy D1. O kurde. Dobra. Masz tu another worda. Dziękuję ci, przyszliście. No i tutaj ci działa Monstone. No. Chciałeś barbarianie to co chciałeś. Przyjechałem z zagranicy. Czekaj, czekaj, to ninja musimy sobie przypomnieć, jaki to był tytuł. Może się nam uda jeszcze znaleźć, nagrać. Czekaj, który ten... Co to jest za dyskietka? Cholera go wie. Nie wiem. Żeby nie pomylić teraz. Czekaj, spróbujmy to pominąć. A nie, to musi minąć, no. Predatory się schodzą. Tak. Jeden wlazł na kominek. A drugi gra z obcym. Łucznicem są oboje. Fajnie, poprzegrywało się. No, zobaczymy, jak będzie śmigać. Zaraz podpiszemy dyskietki fajnie na etykietach. Tutaj coś mamy. Jakieś ptaszki też słychać tam. No, coś tam słychać. Dobra, gra działa. Strzał? Daj mu strzał, pokaż czy... O, chodzi. Później sobie nią pogra na spokojnie. Świetnie. Zapraszam MGR-a do mojego kolegi jeszcze. Na pewno jedną fajną rzecz. No ja jeszcze nie wiem, co tam się szykuje w każdym razie. No szykuję małą niespodziankę. Wiem, że ty tak za bardzo z nowoczesnymi technologiami nie jesteś, ale chcemy zobaczyć reakcję twoją na pewnym urządzeniu. Także pan Marian tutaj mówi, że ma właśnie kumpla, który w Kłodzku mieszka. Tak. I chciałby zobaczyć. No ogólnie nie, bo to też mówisz, że tam mój kanał cały czas ogląda. Wszystkie filmy, tak? Tak. No to nie ma sprawy, możemy podjechać w końcu z jakimiś fanami się spotkać. Ostatnio też było dwóch z Głogowa, akurat byli przejazdem przez Zgorzelec. Pozdrawiam z tego miejsca Tomasza i Roxanę, którzy byli przejazdem właśnie, tak, bo do Zawidowa się wybierali i się zatrzymali w Zgorzelcu. To żeśmy poszli sobie na małą przekąskę wtedy do McDonalda. Byliśmy na spacerze i z fanami jest tak fajnie, że naprawdę no nie wystarcza czasu, bo można by było godzinami gadać na różne tematy i naprawdę jak Roxana była wtedy z Tomaszem, oboje przyjechali wtedy, no to sami wiecie, jak widzicie teraz ten film, nie, że było o czym gadać, a czas uciekał. No i fajnie, potem jak skończyliśmy już to spotkanie, to ja wróciłem do domu i dalej miliardy robiłem w swoim Stronghildzie, nie? Tam już miałem 634 miliard i wtedy wiem, że żwawo szło do 735 miliarda. Ale czy oczopląsów nie dostałeś?
Nie no, ale trzęsłem się cały, bo słuchaj, bo byłem, jak jesteś wykończony i nie masz ruchu. No ale przez tyle godzin, to jak to dokonałeś tego? No dokonałem, no wypoczęty byłem, nie? Jak zaczynałem rano po unboxingu właśnie paczki od Maniaka Gaming. No to byłem wypoczęty i sobie tak myślę, no kurde, zacznę coś grać sobie w tego Slam Tilta, bo od dawna już zamierzałem, że będę chciał ten wynik osiągnąć, spróbować grę zawiesić, bądź ewentualnie licznik przekręcić. No i tak zleciało, słuchajcie, że do wieczora, do godziny 20, czy tam w pół do 8 jakoś było, no. No i przekręcił się licznik. Ja planuję też przekręcić licznik, ale to nie mogę też ujawnić od razu, ale to chodzi o rower, nie? Też zadałem pewnym cel. No to ile już tam masz? To możesz powiedzieć? Czy jeszcze... No nie mogę ci teraz powiedzieć, kurde, bo to... ale to jest taki cykl ciągłego dojeżdżania do pracy, nie? Czyli tą trasą codziennie 15 km w jedną i 15 w drugą, nie? No, no. Tędy tutaj tędy zawsze idzie. Tak, tą trasą, no. Zima, no. Nie zima cały czas, nie? Mam ci tak, teraz będzie szósta zima, nie? Do pokonania. Chłopaki w pracach zanotowali najniższą temperaturę, to minus 22 stopnie, nie udało mi się. Chciałbym zejść jeszcze niżej, no ale musi przyjść taka zima. Te zimy wyglądają jak lato dosłownie. No dokładnie. W zeszłym roku co może z 3 razy śnieg porządnie spadł i to wszystko. Nie? No nie wiem jak w tym roku, kurczę, bo tak już z kilka osób mówi, że ma być ładna niby zima, że ma być ostra zima, nie? No ale ta zima już słyszałem 2 lata temu miała przychodzić, jako nie może przyjść, nie? No ja od... Ale to wiesz, nigdy nie wiadomo, nie? Na pewno od urodzenia słyszysz, że ma być zima stulecia co roku. Chyba, że jak będziesz miał 100 lat. No chyba, że tak, dożyjesz zima stulecia. Następna scena u naszego kolegi. Zapraszamy. No to ci powiem, że na tej prostej właśnie miałem ten wypadek. Tu w tym miejscu, tak? Tak, tamte auta lecą z tamtej strony. Z tamtej strony leciałem. No. Teraz tam dojedziemy, pokażę ci. No i tak jak teraz jedziemy, leciał ten dyk Mercedes i chciał sobie wjechać tutaj w tą stronę. Tu w lewo. Tak. Ty jechałeś z góry. A ja zapierdzielałem z góry i przeleciałem i widzisz, no gdyby nie. No tak dużo nie brakowało, żebym na tym drzewie się tam nie zatrzymał, jak przeleciałem, nie? No na drzewie to już nie byłoby co zbierać za bardzo. No także. Jak ja także lecimy moją drogą do pracy, nie? Zobaczyłem naprawdę. Wtedy tego bloga, jak mi pokazywałeś tym kaskiem uszkodzonym, to zdołowanie wzięło, nie? Nie, adrenalina mnie tak trzymało, wiesz, miałem wszystkie mięśnie spięte wtedy, nie? No dobra, słuchaj. Nie wiedziałem już, co mnie boli, a co mi nie boli, nie? Wiesz, ból, kurde, nie do pisania. A wszystkich tam pozrywanych, wiesz, moich... Nie będę pokazywał, nie? Ram. To mam... 16-17 lat temu jeszcze wycieczką, wtedy byliśmy na twierdzy płockiej. No to koło twierdzy ci pokażę później scenkę. Tam za tą wieżą, nie za tym kościołem. Tak, no ukazuje się nam twierdza. Kurde, piękne czasy jak się tam było. Czyli w Płocku mówisz, byłeś na twierdzy, tak? Tak, już parę razy jeszcze właśnie za czasów podstawówki. O, tam widać ludzi nawet na samej górze. Tam jak są te flagi. No wiesz, przez ten mój telefonik to tam gówno widać. No, ratusz widać fajnie. Piękne czasy. Chyba nie? Tu w dół teraz, tak? Tak. I w lewo. Dobra. No, jesteśmy na Kłodzku, w Kłodzku dokładnie jesteśmy już praktycznie... Koło twierdzy. Chodzi mi o ten, że patrząc na mapę Polski, to jesteśmy praktycznie w samym lewym rogu. No. W prawo. No już zaraz na miejscu będziemy. Ale stroma ulica, no to w zimę tu podjechać, to jest naprawdę dobrze. No. Prosto? Tak. To właśnie dobrze, jak git się nie mówi. No i dobrze, jesteśmy już u Krzyśka. No i kurde, typaki zestresowane. Nie wiem, co go czeka w ogóle. Na razie co to widzę? Retro spotyka raport mniejszości. Tak, na razie widzę tylko telewizor nowoczesny. Mieliśmy fajne urządzenko założone na sobie. Kurde, co to jest? No to jest VR na PlayStation 4, nie? Jak? Także MGR dzisiaj będzie testował VR. Jaki VR? Mam jedną wiarę. Amiga. Dobra. Krzysiek to przyszykuje zaraz. Nie kpij ze swojego mózgu, coś takiego było.
No, pan ci, że... oszukuje. Tak, oszukuje mózg, że... No bo tam się siedzi, nie? W tej grze akurat. Tak, tak, tu nic nie robisz. Możesz, jak ci będzie wyglądał, możesz się oprzeć, nie? Na fotel sobie usiąść. Usiądź na fotel. Tutaj. Na środku, przesuń fotel. Usiądź sobie na fotel. Tutaj masz tak kamerę, musisz na przeciwko. Na wprost. Musisz na wprost, no. Tak, tak, przesuń. Nie, do kamery, do kamery. O. Dobra. Dobra. Zakładaj mu ten, kurde, maskę Vadera. Wyreguluj mu ten ekran, a na... Wiesz, żebyś... Czekaj, zaraz, żebyś widział wyraźnie litery, zaraz ci dam. Czekaj. Ostrość. Tak, zaraz. Dostosuj. Jedno. Jezus Maria. Jest tęcza jakaś? Mhm. Jak? Jak wrażenia, opisy. No, jesteśmy w jakiejś świątyni. No my to widzimy. To masz parę, widzisz? To widzę jakiego. No i daj mu tam, żeby grał, nie? No, no teraz to spokojnie, bo to... Ty będziesz wybierał grę. Daj X. Przecież on nie wie gdzie... A nie wie, widzi! Nie powitać, tak. I deskę, no, ocean. Możesz tą wodę... padem pod wodę... Dobrać. Uderz padem w tą wodę. No i daj X. Spotkanie. Tak mi się Micha cieszy, kurde. Za jakiś czas się nie będzie cieszyło tak Micha. A na dół? W dno popatrz. Jak stąpa, kurde. No i jak? W szoku. Takie duże, nie? Możesz ocenić na ich rozmiar i wagę. Tu jaka ładna pani. Nie, to tylko światło. Ja sobie też właśnie kupam. Tak. Myślałem, że się zesram, kurde, na tym prześle. Ale miałeś eksplorowanie tych prawdziwych zatopionych statków, nie? Tak, tylko to jest film. Film w 3D też, no. Bardzo fajnie. Tak, to jest jego druga część.
się resztą. Sygnały świadczą o tym, że na dole jest coś bardzo gorącego. To może być źródło promieniowania. Albo lawa wulkaniczna. Się bał, to powiedz, to ja wyłączę. Już strasznie. Jak będzie, jak będzie się bał. Taki duży i będzie się bał. O, krypcia. Trochę duża. Jakieś kurde szczęki trzy tu chyba. Z drugiej. Zabrał mi chleb. Wróci tu jeszcze? Daj mu wody, bo kurde... Kurwa, nie wysiedzisz. Trzeba oczy zamykać. Nie wysiedzisz. Żeby odłożyć broń, musisz ten górny guzik nacisnąć. Ten właśnie duży u góry, ten na środku. O, dobra, tylko mam... na tacy. Aha. Weź i na tacy. Tutaj, tak? Tak. Tak to wygląda. Tak, że takie gry robią z takimi urządzeniami. Czy ty to widzisz? Jaki mówisz film? Martwica mózgu. Z 92. Do przodu. Mogę wstać? Nie, to tylko siedzisz. Możesz się porozglądać z tyłu. Tańczy w kosie. O, ktoś ich związał tu. Co tu jest? Będą mi mózgi wyciągnąć chyba. O nie. Coś to zamykaj oczy. No, oczy trzeba zamykać, tak jak ja. Żeby mnie nie dziadnął. O, jakie kręce. Dobrze, dobra. Jaka ładna. Czułem od niej perfumy. Kevin Klein? Hugo Boss czy co? Trupa. Dziobnęła mnie w nogę. Poszła tam tego zjeść. Tamte będzie zombie chyba. Aha.
Zombie. Głowa. Nie zombie. Już nie zombie. Palce połamiesz, kurde. Nie, nie, chciałem go ten. Przy takich grach to powinno być chyba gdzieś na sali pusto dookoła. Tak, tak, no. To wtedy tak, no to tak. W mieszkaniu to wiadomo, że ma grosze. Także możesz zrobić większą demolkach tam jest, nie? Zaczniesz przeszczepami machać? Uderzył się i poczuł ból. Ulalalalala. Szkoda, że nie mogę jej uderzyć. Nie, dookoła się rozgląda. Czekaj, daj na telewizor. Daj X. O i teraz wybierasz tu, który chcesz. Który chcesz? Jak tam mogę podejść? Nie, wybierasz, tylko X. Aha. Niech się zaświeci. Wybierz Marsa. Mars weź. Tak tu, nie? No. Tak, tylko jak chcesz coś zresetować, to tutaj przytrzymaj ten guzik, o, ten oto. I on ci się resetuje obraz, widzisz? Aha. No, tak możesz dać. Jak masz za wysoko, to do góry patrz i zresetuj obraz, będziesz miał blisko stół. Dobra. Najlepiej na stojące się gra jeszcze raz. A czemu ta bila nie idzie lżej? Salony gier takie były, te pierwsze. A, ty patrzysz. A popatrz z boku z maszyny. Z boku popatrz na maszynę. Nie tak. Wstań i popatrz się z boku na maszynę. Reżyser ci tak. Możesz zresetuj sobie obraz, będzie bliżej. No. Czekaj, patrz się do przodu. Zresetuj obraz. O, Jezu, jaki on wysoki, nie mogę normalnie, to ja muszę na przykład. I patrz, żeby były kłócnąć i wiesz, i rozglądać. Popatrz z boku na maszynę, na przyciski. Fajna hala. O, widziałeś gałkę? Widzisz wszystko? Tam, gdzie żetony się wrzuca, możesz na przyciski. Dobra, no i teraz się czujesz, jak żeby się stanął na stojąco, to fajna imersja. Tyle, to nie będę 15 godzin stało. Reżyser mówi ciach, tylko nie zdrzemna gra. A jak wygląda tylnia część automatu? Pokaż. A nie, no jak tylnia? Pająk masz u góry jakiś, no. Nie macha. Patrz. Uwaga. O, widzisz, w końcu żeś go zobaczył dookoła. Aha, takie coś chciałeś obejrzeć. No takie coś, no czekaj, nie wywracaj mnie. Poza miejscem gry musisz wrócić. Tutaj jeszcze jest, nie wiadomo. Niezłe, nie? Jeszcze muszę tu zrobić vlog na monety. Będziesz monety to... Jak zamkniemy, nie? To będzie do rana grał, kurde, Wladę. Nie, on jest za dobry. W tamtym czasie zrobiłem bilion punktów. Bilion punktów, nie? Fajnie, to on te gogle ubiera i ten wykłany rzeczywistości. Tutaj masz? Nie, no przecież to jest inny.
znaleźć, a nie próbiliśmy wyciąć, tak? Jak to zakłada głowy i to, co było kiedyś, to teraz, no i to jest to samo. Są pokazane punkty, pokaż to do góry. Tak przegram to będą widoczne. A to nie, nie mamy tyle czasu. No, były fajne skóry do robienia dużo punktów. Na jednej kulce. 7 miliónów 370 tysięcy. Koniec? Na jednej kulce. Kurde. Koniec już, tak? Nie no, tu masz 3 kulki. A, dopiero teraz skończyłem pierwszą kulkę? Tak, dopiero pierwszą kulkę skończyłeś. To jeszcze 7 milionów? A, to już 7, tak? No możesz grać dalej, jak nie. Dobra, to na razie starczy i będziemy z Jackiem powoli kończyć. Ale wynik jest. Jacek, zapisałeś go? Tak. Dobra. Mogę dobra, to stój, czekaj, nie ściągaj. No. Stój, czekaj, daj pada. To tam dajemy inną grę. Zapytam tylko ten jeden raz. Gdzie ona kurwa jest? Cygaro. O kurwa, jak Arnold. Może się zaciągnąć. Tak zrobić. Od kiedy ty palisz, ty? Ze stresu. Ze stresu pali. Patrz mi się ręce często. Zamykasz te drzwi. Może się zaciągnąć tak. Po tej i wypuścić dym. I on wypuszcza dym. Tony Francuz nie żyje. Musiałem go skasować. Jakiś krik nerwowy masz. Nerwów. Jeśli siedzisz w pace albo trumnie. Czysta prawda. To koks, nie? Te ruski niczego nie rozumieją. Każdy do jaka Rosja mówisz, tak? Jaka Rosja i okolice. Zabijasz się o byle gówno. Nawet przekupny glina tego nie odpuści. Skończymy w pierdlu. Tak się zaciągnął, że się dusi. Wiesz, jak udupić kogoś takiego jak Kosmów? Nie wiem. Trzeba zrobić z niego durnia. A wtedy rzuci się na ciebie mocno i z takim przytupem, że jak nie psiarnia, to dorwą go i jego ludzie. I właśnie dlatego dzisiaj my załatwimy Kosmowa. Pozbawiając go jedynego, na czym mu zależy. Jego ukochanego diamentu. Słuchawka. Weźmy te nowoczesne technologie, przecież ty nie lubisz takich telefonów. Na wolne ręce. Zdało się na ucho. Na forsa. Tako? No i pójść. Na fuchę, a nie na koniki. Czekaj. Na prawe ucho. To tak. Wszystkie alarmy będą wyłączone. Więc musisz tylko wejść tam, wziąć diament i wymaszerować. Kasa, rulon, kasy, patrz, bierz. Chodzi o film. Kasa z YouTube'a? Od tej fuchy wiele zależy. Zwłaszcza jeśli chodzi o ciebie. Znamy się od... Pieniądze chcą odpalić. Mówiłem, żeby nikt tu nie wchodzi. O, twój kolega w las. Mam przepustki, o które prosiłeś. Rozmawiamy. No tak, dobra. Ale o czym? No ty co, z policji? To akurat nie ma. Nie można, nie? Nie ma interesu. Niektórych grach jest, wszystko może zrobić. Dobra, Frank. Dobry telefon. Właśnie tak cię traktuję. Jak rodzinę. Słuchaj. Chciałbym teraz trochę odsapnąć. Nacieszyć się tym, co udało nam się stworzyć. No, to kopsnij od dnia. Wiesz, lubię Mikiego, ale jest za tępy, żeby pociągnąć ten interes.
Z kolei ty, chłopaku, jesteś ogarnięty i jakby było trzeba, obronisz nasze małe królestwo przed kimś takim jak na przykład Kozłow. Ale musisz zasłużyć. Wiesz, co to jest? To coś. To cały nasz biznes. Cały. Na kartę. Jeżeli się dzisiaj spiszesz, będzie cały twój. Gramy sobie w grę. A gra nazywa się Gdzie jest Serena? Myślałeś, że nam uciekniesz, co? A to dupa. I palnik. Zastanawiamy się, czy wiesz, gdzie jest. Ale ciepło. Spójrzcie na węgiel, no, skurwy synu. Chuj mnie obchodzi, to Frank o tobie myśli. Nie ufam ci. A wiesz czemu? Bo tylko dwóch ludzi mogło zawinąć Serenę. Ty albo ja. Ja tego nie zrobiłem. A teraz mów, gdzie? Kurwa, spole. Wykadle, kadle. Nie, powiedz mi własnymi słowami dokładnie, co się stało w biurze Wiktora. Się schylać od... Magazynek. No ale był gdzieś pasek energii czy coś? Coś się nie, nie, to jest nieśmiertelne. Można ustawić, że byłeś, ale wiesz, na pierwszym razem dodałem ci nieśmiertelne. Dobra. To ja się chowałem jak dziki. Tutaj normalnie na stojąco, nie? Żeby aż tutaj z Jackiem, nie? Te pająki. Czerwone guziki możesz wszystko. Przez okno wyrzuć tą puszkę. Tak? Możesz... No... Można wywalać przez okno. Ale to zawsze na razie. Otwórz drzwi sobie, to zaglądki. No. Zamknij drzwi, bo z Mondeo wypadniesz. Radio może zmienić. Głód. Jedźmy na awaryjnych, będzie bezpiecznie. A do przodu patrz. Motorem jedzie. No. Trzeba strzelać. No i zaraz, dalej, jeszcze nie ma. O kur... Dawaj. Strzelaj. Masz już magazynę. W opony! W opony! No nie chcę jego uszczelać, nie? A po co? Ale to kurwa piękne. Albo stoi. Albo stoi. Pora opa.
pochonki wymienić na zimowe? A może sam wyrzucić magazyny, tam chyba kółko czy coś, ale... Gdzie to lustro? Czekaj, będzie. Niżej, daj na to. Would you like to continue appreciating yourself, or shall we move on? Ej, guzikiem przewracaj. We must calibrate our web functions. Initiating our new web shooters, rapid fire web. Krokami odwracaj się do przodu. Nie, no nie dobra i teraz jeszcze. Kamera musi wyjść. Maślanką rzuca. We mną. Aha. Maślanką rzuca. Watą cukrową rzuca. Do siebie. Dobra. Możesz też inne przedmioty. Tam beczkę możesz wyciągnąć do siebie. Czy to one. Można się wychylić, zobaczyć. On nie chce chyba się wychylić. Za tę barierkę. Po jakie fajne, kurde, bo będę krzesał i został ogrodowy na dwór. Ćwirek. A to w te kulki pokemonowe, nie? Kurde, jakie to jest piękne. Patrzcie, będzie takie kurde. A czy jeszcze tutaj będzie efekt, tam wybuch. Jak ja film z filmu i ten główny... Idzie po ciebie. No, takie pytanie, jakby na przykład tutaj była taka duża sala gimnastyczna, to można iść do przodu? Na tyle, ile pomaga kamera, ile pozwala. Aha. Ona ma dosyć mały. Do góry na dźwig daj. Na dźwig mam włazić? Tak, do góry, do góry łeb podnieś. I szczel. O kurde. No. I do góry, no. No od razu automatycznie. No jest, od razu. No co jest? Masz, trzymaj. O, pierdolę. No widzisz ty od razu. Nie wiem, no to dlaczego to... Może za wysoki? Co? Masz lęk wysokości? Pomocnik? Pomocnik? Co? Jest lepek? Ja zamknąłem oczy, nie mogę otworzyć. Otwórz te oczy, no. No to cię wyłączę, jak się boisz. Nie, no bo tak. Nie, no co, czemu to robisz? No, no, patrz się do przodu. Się tam... Strzelaj w niego. Nie, tu nic nie robisz. I co? Za wysoko. Za wysoko? Ale dobrze, dobrze, bo ja się też bałam. No też krzyczałaś. Jak się chciałam, weź mnie wyłączyć. Jezu, jak wysoko, nie ma słabe. Spider-Man. Wymięk. Jedną grę, którą nie mógł, tak?
Ja się chopy trzymałem jak na szczudła, kurwa, na tej windzie. Mam mały lek wysokości, no, ale... Jak ktoś ma lek wysokości, to masz tak. I to fajnie, Spider-Manie fajnie, to jest pokazane. Ale z tego dachu fajnie się krzesło ogrodowe wyrzucało na dwór. Ale to można się wychylić na trochę. No. Nie każdy chce się wychylać. No właśnie. No i dobra, koniec odcinka. No, koniec odcinka, już łeb pełen wrażeń starczy na dzisiaj. Tak, będzie. MG. Zostawiamy autograf u widza. Jakie ksywki? Dla Benhart, tak? A, dla Krzyliśka. Dobra. Dobra, i teraz z Barbarianem pykniemy sobie na sam koniec tego vloga w Street Fightera. Tutaj robimy sobie taki pojedyneczek. Tak, pojedyneczek na sam koniec przed moim wyjazdem, bo jeszcze dzisiaj muszę wrócić do siebie. Jeszcze w Wałbrzychu muszę się zatrzymać, a już godzina po 18, także już jest dość, robi się ciemno. I jeszcze partyjkę dla Barbariana w Street Fightera na jego arcade sticku. I lecimy sobie z tematem w takim razie. Do tego on służy, we dwójkę z kumplami, tak? Zgadza się. Włączaj to 9. Coś ten. Insert coins. Dobra, teraz w końcu mogę. Ty możesz? No. Mam. Blanka? No. Już nagrywamy? Tak. Dobra. No to lepiej. Zasłaniasz ręką. O kurde, dla to nic nie było widać chyba. No, czekaj. Czekaj. O Jezus, to kurde. Ej, teraz nie wiem. Czekaj, gdzie te strzały są? Kejo? No, nie, remis. Obaj się pozabijaliśmy. My jesteśmy zabijaki. Oż kurde, teraz to żeś mnie pozamiatał. Lala. Jak ty to byłeś unapalona blanka? Pusta szklanka. Ale limka nie, jest. Nie no, coś przyciski mał kijowo ustawione. Ja też mam jak wiesz, też. Tak, grajmy, bo grajmy na tak, na oddukcol fajny. Ja rzekam jak baletnica. O ty kurde. O ty osesku. You lose! Dziękujemy za obejrzenie, ja już muszę lecieć. Także to była taka rundka, Barbarianek. Dziękujemy za obejrzenie. Na razie, hej! Trzymajcie się, hej!